Mieliśmy okazję znowu słyszeć słowa proroka Ozeasza. Lekcjonarz daje nam taką okazję, że najpierw czytaliśmy późniejszy tekst, teraz bliżej początku. I myślę, że warto by było wspomnieć w ogóle sam początek tej księgi proroka Ozeasza, ponieważ on nas ustawia, w jaki sposób tego proroka rozumieć. Na początku tej księgi prorok mówi, że Bóg kazał mu uczynić wielki znak, który będzie dawał do zrozumienia, szokował na pewno także jego sąsiadów i znajomych. Ma mianowicie poślubić prostytutkę. Rodzą się dzieci z tego związku. One mają symboliczne imiona. To nie mój lud, na przykład jedno dziecko. A potem prorok daje w imieniu Boga wytłumaczenie tego, co robi, co jest bardzo dziwne. Oto Bóg mówi przez Ozeasza, że tak jest, jak jest z tym małżeństwem proroka z kobietą uprawiającą nierząd. Bóg wciąż powraca i pozwala powracać do siebie tych, którzy zachowują się jak taka kobieta. Izrael, naród wybrany, umiłowany, wciąż zdradzający i szukający gdzie indziej przygód, a nie przy Bogu jedynym. W takich barwach zdrady, umiłowanej niewierności, takiego zachowywania się jak osoba właśnie uprawiająca nierząd, to są kategorie grzechu, odejścia od Boga, niewierności, a zatem także sposobu pojmowania powrotu do Boga. Porzucić to, co grzeszne, porzucić to, co sprzeciwia się wierności, miłości wobec Boga, wdzięczności i radości z przebywania Boga. Zobaczmy, jakie konkretne wezwania słyszymy dzisiaj. Oto mamy tekst, który należy do najważniejszych, a który pokazuje pewność przyjścia z pomocą Boga. Chodźcie, powróćmy do Pana. On nas zranił, On też uleczy. On nas pobił, On ranę przewiąże. Prorok bardzo dosłownie rozumie te doświadczenia, które ma za sobą naród wybrany poprzez nieszczęścia, poprzez klęski militarne, poprzez wygnania, poprzez różnego rodzaju doświadczenia życiowe. Tak jak Bóg dozwala, ażeby to spadło na naród wybrany, tak też wyprowadzi, na pewno wyprowadzi. Poznajmy, dążmy do poznania Pana. Jego przyjście jest pewne jak poranne, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas, jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Obserwacje poranka i wieczoru dają taką pewność, że rosa znika, że także deszcz przychodzi. Tak samo jak to, co jest obserwowalne regularnie na pustyni, czy też na terenach wyżynnych, to samo też jest, czy coś podobnego jest, z tą pewnością przychodzenia Boga do swojego ludu. Bóg nieraz też taki dylemat jakby przedstawia przez proroka, jak tutaj właśnie. Cóż mogę uczynić Ci, Efraimie? Co pocznę z Tobą, Judo? Gdzie jeszcze uderzyć? Gdzie jeszcze dotknąć? Mówi Bóg, dlatego ciosałem Cię przez proroków, słowami ust mych pouczałem, a prawo moje zabłysło jak światło. I wreszcie słowa, które wielokrotnie powtarzamy, miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń. Ofiary, te przebłagalne, to jest nic w porównaniu z tym, co może się dokonać w sercu człowieka, który zgrzeszył, opuścił Boga, zdradził, nie dochował wierności. Najważniejsze jest to, co jest w sercu. Najważniejszy jest stan relacji miłości do Boga w tym człowieku, który waha się, który upada i który myśli o powrocie do Boga. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu i wierzę.